na warsztaty ze Stanisławem Witkowskim i Barbarą Michalec. Wziął się z naszego zainteresowania muzyką Kielecczyzny. Od dłuższego czasu jeździmy tam głównie do pana Stanisława. Ważne jest to, żeby uczeń chciał się nauczyć, a ten co uczy, żeby chciał nauczyć. To jest bardzo szybko dojść do zawodu, jak obie strony działają konkretnie w ten zawód. Tym razem postanowiliśmy zorganizować warsztaty w Kielcach, czyli w takim najbliższym dużym mieście, które jest jakby punktem odniesienia dla zarówno dla Opatowa, jak i no, w pewnym stopniu dla Powisła też, bo to jest województwo świętokrzyskie. Od dłuższego czasu chcieliśmy tam coś zorganizować w dziedzinie muzyki tradycyjnej, żeby trochę pobudzić mieszkańców Kielc do zainteresowania się tą muzyką, którą mają tuż obok. Zależy nam na tym, żeby znaleźć czy stworzyć takie środowisko w Kielcach, jakoś działać na rzecz popularyzacji tej muzyki w regionie. Zależy nam też na tym, żeby władze lokalne, instytucje kultury się tą muzyką interesowały i o ile to możliwe, działały w podobnym duchu jak i my. Pan Stanisław Witkowski to jest muzykant ponad 80-letni, który pochodzi z Podłagowa, teraz mieszka w Opatowie od wielu lat. Przez kilka dekad grał ze swoimi braćmi na weselach, było ich 5. No i przez ten czas zapracował na taką legendę i tej kapeli, i swoją własną jako muzykanta. Pana Stanisława znaliśmy już jako świetnego nauczyciela. Niejednokrotnie przyjeżdżaliśmy do niego, zapraszaliśmy go na tabor w Sędku, więc już wiedzieliśmy, że jest świetnym źródłem, z którego można czerpać. Świetnym muzykantem, potrafi bardzo fajnie opowiadać o muzyce, dawać konkretne wskazówki. No i bardzo nam się podoba już od dawna jego repertuar. Drugą prowadzącą warsztaty instrumentalne była pani Barbara Michalec z Powiśla, akordeonistka, która do gry na akordeonie wróciła po wielu, wielu latach. Grała jako młoda dziewczyna ze swoim ojcem. Grali na weselach i zabawach. Potem na wiele lat zostawiła instrument i jakiś czas temu do niego wróciła. Okazało się, że jeszcze bardzo dużo pamięta. Gra ze swoją kapelą. I okazało się, że jej melodie w jakiś tam sposób korespondują z tymi, które gra pan Stanisław. Potrafi zagrać w takim tempie, żeby dało się te melodie złapać. Paluszek po paluszku, akord po akordzie. Jest to rzadka umiejętność, a właściwie do przekazywania tej muzyki bardzo potrzebna, bo te melodie są po prostu strasznie zawiłe. Bardzo wiele dźwięków, pasaże, ozdobniki. Pani Basia umie pokazać na przykład trzon melodii, żeby zagrać ją bez ozdobników i potem powoli pokazywać kolejne elementy, które się na daną melodię składają. Warsztaty instrumentalne były bardzo wesołe. Odbywały się w dwóch salach w WDK-u. Też chodzili i się wymieniali, chcieli się zobaczyć, co się dzieje tu, co się dzieje tam. Także było też to takie po prostu fajne spotkanie osób z pasją do grania, do muzyki.
Wiadomo, trzeba odświeżać te nasze korzenie, tę muzykę naszą z naszego regionu i nie tylko, też uczyć się tej muzyki, bo to jest naprawdę potrzebne, żeby ta kultura przetrwała. Taką wartością dodaną tych warsztatów może być też to, że muzykanci, w tym przypadku pani Basia Michalecna i Sowitkowski, spotkali się, mieli też okazję trochę razem pograć. Pan Stanisław ma na pewno chęć, żeby grać jeszcze jakieś kawałki wspólnie, bo teraz nie ma takiej stałej kapeli, więc kto wie, może nastąpi jakieś połączenie tej nuty opatowskiej i powiślackiej i za jakiś czas zobaczymy pana Stanisława w kapeli pani Basi. Wszyscy ci, co biorą udział, że się w głowie nie mieści. No, ja ich nie mogę im zwrócić uwagi, ani ich nie nauczyć, tylko trochę swoich melodii im przekazałem i dziękują mi i są zadowoleni.